Hej, witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Lortek, a oto kolejny odcinek z gry Smite. I dzisiaj omówimy sobie postać właśnie. Postać, jaką jest Kali, jest to asasyn. Jest to asasyn przeważnie kojarzony z dżunglą. No i omówimy sobie na początku jej spele. Zaczniemy od pasywki. Pasywka randomowo wybiera bohatera na samym początku randomowo, później jest ten, który nas zabije, ten jest w tej pasywce. Na ten cel nałożone są dodatkowo efekty typu właśnie plus 25% gold bonus, jakieś, o właśnie, physical penetration 10 plus, właściwie może być plus 30 dostajemy na maksymalnym levelu. Dodatkowo się healujemy, jeśli uda nam się zabić na tej pasywce tego bohatera. Właśnie dodatkowe takie efekty, które pomagają gankować. Na przykład pierwszy spell. To skok w górę jest nietargetowalny, także jeśli jesteśmy w górze, to działa jak zonia, nie można nas targetować, ani nie działają na nas żadne spele, chociaż trwa chwilę i ciężko jest go wykastować w momencie na przykład trwania jakiegoś ulta. Dodatkowo jeśli Kali skoczy w miejsce bohatera bądź minionów, healuje się za 20% zadanego damage, utraconego życia, przepraszam, bo ona miała reworka, w ogóle kiedyś inaczej troszeczkę działała. No i dodatkowo właściwie mamy mechanizm ucieczki plus heal plus damage zadajemy i to jest bardzo duży damage, bo jednak plus 80 naszego physical powera, no i widać, że ten damage skaluje się całkiem nieźle. Drugi to jest lash, czyli wyrzucenie tych takich, nie wiem jak to się nazywa, to nie są czekany, no tych sierpów jakby. Wyrzucenie i oczywiście otrzymywanie obrażeń 30, 40, 50, 60, 70 w zależności od levela plus 20% naszego physical damage'a. Dodatkowo dostaje skrwawienia z takiego swoistego hemorrhage'a, jak na przykład ma Darek w LoL'u. Dostaje obrażenia 5, 10, 15, 20, 25 co sekundę przez 3 sekundy. Czyli na przykład na maksymalnym levelu dajmy na to dostaje 25 plus dajmy na to czyli dostaje gdzieś 40 obrażeń w przeciągu 5 sekund, to jest 200 obrażeń, tak. 200 obrażeń plus 100 zrzucenia tych właśnie nożyków. To jest 500. No i tyle. Bardzo fajne, bardzo przyjemne. Tutaj mamy zwiększenie, to jest bardzo ważny spell na Kali, jest to nasz cecek. Przeciwnik dostaje stuna na jedną sekundę w zasięgu 20 jednostek właściwie, a nie wiem jak to skalować. W zasięgu 20 jednostek dostaje stuna, my otrzymujemy power buffa w zależności 10, 20, 30, 40, 50 w zależności od levela i ten buff działa też w zależności od 4 do 8 w trakcie od 4 do 8 sekund działa ten buff na power i tyle. Kolejny to jest nasz ult, czyli destruction. Jakby Kali tworzy wokół siebie wirujące sztylety, które zadają obrażenia obrażenia przez czas trwania od 4 do 5 sekund naszego ulta. W tym czasie jesteśmy nieśmiertelni. Dodatkowo zwraca nam się życie i zadajemy
dość spore obrażenia, jeśli trafimy Nimble Strike'em do tego, czyli naszą drugą, naszą, przepraszam, naszym laszem, czyli drugą umiejętnością, to te obrażenia skalują się całkiem nieźle. Ot, to by było tyle. Ważne, żeby używać tego ulta w momencie, kiedy mamy mało hapa, chyba że ktoś nadchodzi i musimy szybko kogoś zabić i uciec. Wtedy można oczywiście użyć. To co? Myślę, że omówienie postaci, macie statystyki bazowe, mogliście sobie zobaczyć te statystyki bazowe, a ja szykuję się już do rozgrywki. Także nic, tylko... Link start! Już prawie jesteśmy w grze, jesteśmy na ekranie ładowania. Z tego co wiem, pójdziemy sobie ze Zeuskiem. Ze Zeuskiem z tego względu, że ja mam stuna, a ten stun mu zdecydowanie pomoże w zadaniu obrażeń z Ultimate'a. Więc będę musiał się na tym skupić, żeby ich przetrzymać troszeczkę. Będę ginąć pewnie, więc oczywiście zabieramy sobie standard. Zabieramy sobie, żeby przedłużyć tego stuna o 1 sekundę. Wtedy oni nie mają szans nam się wyrwać. Weźmiemy sobie Warrior Tabi. Tak mi się wydaje. I tak zmienię sobie na arenę, bo wolę te arenowe itemy tutaj. Okej, okay. Weźmiemy sobie to i weźmiemy sobie po potionie. No i lecimy. O, tu leci Zeus, więc spoko. Chodź, majsterek, mam nadzieję, że sobie poradzisz. Fajnie, myślę, że on wie. Myślę, że on wie. Chodź tutaj najpierw to zacząć. Mam 90 sekund cooldowna. 90 sekund cooldowna może się przydać jeszcze, więc... niestety mamy jednego awka, ale on już kupuje itemy, więc zaraz zresztą zobaczę. On po prostu, wydaje mi się, że albo gra pierwszy raz, albo nie wiem, trudno stwierdzić. Pewnie zaraz będzie. Ważne, żeby Nuwa zrobiła te buffy. Pingniemy mu, żeby sobie tutaj poszedł. I ten Zeus jest strasznie negatywnie nastawiony, pewnie przegrał. Mam czaka na pasywce, to źle, bo nie jestem w stanie go zabić. Szkoda. Więc będziemy czekać na deda i tyle. A odsuń się, ja sobie to potankuję z miłą chęcią. Po prostu wyjdę za linię, okej. Wezmę tego movement buffa, niech on sobie tutaj zaatakuje. Zarzucimy. Niepotrzebnie to tankujesz, Zeus, wiesz? Ja bym sobie z miłą chęcią to potankował, bo ja mam skok i mogę się z niego wyleczyć elegancko. Dobra, buffy zrobili wszyscy zrobili buffy. Można lecieć na linię. Będziemy last hitować. Mam czaka na linii. Także okej. Odsuwamy się z jego sieporków. Wiedziałem, że to zrobisz, kolego. On może się do tych sieporków teleportować. Mamy Janusa, więc... Spróbowałbym się wyhealować na tych minionach, ale zerwałem solidnie. I ciężko mi powiedzieć... No chodź. Myślałem, że się tepnie do tego. No, majsterek. Rzucaj tego siepora swojego. No, dawaj.
Okej, zestunowany. Użyję sobie potka na manę. Ten Zeus będzie ciorał pod warunkiem, że ja będę dobrze działał. Nie chcesz się teleportować? A, ostrożnie, Janus ma ulta. Niestety, dobra, okej. Powinien pójść. Udało mi się zorganizować pasywkę, mam First Blooda. Jest spoko. Zostawiamy Zeusowi, żeby sobie stakował, co on kupił. Zeusik kupuje pewnie Chronos Pendanta albo Tahuti od razu. Wydaje mi się, że Chronos Pendant jest lepszym itemem i lepszym wyborem na sam początek. Cofnij się Zeus, bo zaraz przyjdzie Chuck i będzie nieciekawie. Ja też się cofnę. Kupię sobie buciki, tak żeby mieć przewagę nad tym Chuckiem. No i teraz mam Janusa w pasywce. Bardzo przyjemnie. Kupimy sobie Warrior Tabi i zakupimy sobie po jednej potce, tak żeby sobie przeoszczędzić. Następnym razem jak zużyję tą potkę na manę, to kupię Warda, żeby Siege Miniona, żeby zwardować Siege Miniona. Ten Zeus powinien być bardziej ostrożny, on zadaje duże obrażenia, to prawda, ale... Super, cieszymy się razem z tobą, że tak czynisz. Szkoda, że ten Zeus się cofnął. Na Janusa mam pasywkę, więc powinno być całkiem nieźle. Dopóty będę miał... nie mam jeszcze stuna. Okej. No chodź, idziesz czy nie? Bijesz mi po tą wieżę? No gorzej jakby... Wyleczymy się trochę. Użyjemy sobie manapoty. I zobaczymy co się dzieje. Trzeba uważać na Janusa, żeby mi tu nie wbił pod wieżę gdzieś. Bo to byłoby nieprzyjemne. Powinienem się cofnąć. Poczekam jednak na Siege Miniona. Jeszcze trochę nam zostało. Oni prowadzą w Minionach. Więc muszę na to uważać zdecydowanie. O, zerwałem. Cofam. Cofamy. VBB. Gdyby ktoś chciał wbić i mam dwa stuny, powinienem sobie poradzić. Nikt nie wbił. Trzeba bardzo szybko cofać się. I standard i warda. A, Sentry Ward działa, tak? Przecież tu były wardy kiedyś. Tak, Sentry Wardy działają. W takim razie kupimy Sentry Warda. Właśnie na Siege Miniona, ewentualnie. Trzeba szybko tego czeka, bo on go zajedzie, zaora go, zaora tego Zeusa. Tam jest, dostał CCK już i ze spokojem. Powinienem sobie poradzić. Oh, god damn. Zerwałem niepotrzebnie, nie mogłem go dogonić. Użyłem skoku, żeby... chciałem wyratować jeszcze tego Zeusa, jednak nie wyszło. Muszę cofnąć, bronić. Pamiętać o buffach, to jest bardzo ważne. Idziemy zwardować Siege Miniona. Oj, dostałem laga. Wczytał mi się Siege Minion. Dobra. Co cancel that? Dalej, wbijamy. Opóźniony rozwój... Mają trochę opóźniony rozwój, co to jest? A, to jest... O, ale fuks. Dobra, ale udało się. Szybko idziemy zrobić buffy, mam nadzieję, że tam sobie poradzi. Zwardowany jest Siege Minion, także jest ok. Użyjemy sobie potka, żeby mieć łatwiej z tymi tutaj mendami. Oczywiście bierzemy tego. A niestety nie uda mi się zregenerować na tyle many, żeby chociaż puścić sobie W. No ma duże mana koszty jednak. O, jest, udało się. Fizz of God zostawię sobie. 3
Raz, dwa, trzy. Dobra. A, bo przegrywamy w tych Siege Minionach. Zaraz pokończę te buffy. Tam jest Ozyrys, Nuwa powinna sobie poradzić. Co potrzebuję? Potrzebuję Queen Sejs od razu. Jako pierwszy item. To bardzo ważne. Cały czas wardzik działa, więc jest ok. Z tej perspektywy przynajmniej. Tutaj Zeusowi pingniemy. Dobra, że jest, czeka na niego mana buff. Mam nadal pasywkę na Janusie, na Januszku, więc warto byłoby go zaatakować, warto byłoby go zrejpić. Janusza nie ma, więc użył ulta, żeby się steleportować i pomóc lewej linii, tak sądzę przynajmniej. Także przechodzimy, ja już tam idę do nich. Nuwa im drzebnie z ulta, ja także mam ulta, ale chyba nie warto mi tutaj się pakować. Mam dwa stuny wprawdzie. Dobra, spróbujemy w ten sposób. Super, bardzo mądre. A, przylegowało mnie, ale i tak już bym nie uciekł. Zabiłem, mam 3 kile. Najważniejsze to się sfidować. Kali właściwie w tej pierwszej fazie gry jest mało użyteczna, mało może się pokazać na tych liniach. Ma dosyć słaby damage na samym początku, ale później robi naprawdę pożogę. Więc warto skupić się na fidowaniu na samym początku. Ten Odyrys wykminił, nie wiem co, Janus mu ucieknie oczywiście przez teleporcik. Powinno coś się tutaj puszować, zobaczymy jak sobie Zeus radzi. Zeus radzi sobie wspaniale i wyśmienicie. Ma jedną asystę wprawdzie, ale myślę, że to mu nie przeszkodzi. Powinienem pokazać mu Siege Miniona, im też. Powinniśmy iść szybciutko na Siege Miniona, rozwalić Siege Miniona i mieć go już w zanadrzu. Powinienem pomóc mu. A, to było złe. Mam na Posejdonie. Nie mam żadnego stuna, co prawda. Nie byłem w stanie go zabić. Niestety Kali nie ma stuna, musi liczyć na Feast of God. Bądź cokolwiek, co jej pomoże. Dobra, mam ulta. Wpieprzyłem się w to. Próbowałem poczekać do skoku. Jeszcze bym skoczył na tego Janusa i jeszcze bym go zabił. Niestety nie wyszło. Nie wyszło tym razem. Ale myślę, że następnym razem będzie lepiej. Armor Penetration. Czy ktoś się składa armor? Na pewno tak. Będzie Cloak, będzie pewnie Banshee ze strony tego Chucka. A tego Chucka najbardziej się obawiam, dlatego się zastanawiam przy właśnie Yotus Wrath, który daje mi cooldown reduction i physical penetration plus manę, czy Titan's Bane'a. Wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem będzie tutaj Titan's Bane. Nikt nie ma HP regenu. Także stick się nie przyda, czyli ten środkowy item z puli właśnie itemów na penetrację. Polecimy sobie szybko do naszego tutaj miniona i załatwimy sobie tego Posejdonka. A, zabrakło kawałek, ale tylko kawałeczek. Może go zabijemy. Postaram się szybko spuszować. Tutaj może być zaraz Janus wlecieć nam na plecki. Warto byłoby. No i ty giniesz, kolego. O. Miałem 2 sekundy do ulta, także mogłem tego nie przeżyć. Siege Minion. Tak bardzo Siege Minion. Trzeba na niego uważać. Tam trochę nam przypuszowali, to straszne jest ogólnie. Sprawdźmy, czy coś się uda tutaj wykminić. Nic się nie da wykminić. Padłem. Chciałem zrobić Feast of God i on by mnie przez momencik nie atakował. Żal mi było ulta. Ultem mogłem po prostu sobie zrobić ten...
Kali Y. Dlatego, że nie chcieliście przyjść tam, mimo że pingowałem wam wcześniej. Ale trudno. No, myślę, że i tak to bez problemu wygram. Choćby sam. Mój team tak radzi sobie średniowo. Ale to nic. Później będziemy im oddawać kille. A jak będziemy im oddawać kille, to pewnie i Zeus się troszeczkę nafarmi. Kupię Sendru Warta, to jest bardzo ważne. Pyk. Muszę mieć... Nie przeskoczę tędy. A szkoda, tędy przeskoczę. Przeskoczę. Tu mi puszują, tu mi puszują. O. Tam sobie poradzą, tak sądzę. O, bez problemu. Szybko im pingować, żeby uciekali, ale raczej im się to nie uda. Tak czy inaczej, Posejdon po raz kolejny jest martwy. Spierniczej, kolego. Dobra, zostawię killa. Ozyrysowi choćby. Tak, żeby byli nafarmieni i idziemy na Siege Miniona. Mam nadzieję, że tym razem team ogarnie. Jeśli nie, to powinienem już sobie z pełnym hapem poradzić z nim. Proszę Zeus, chodź chociaż ty ze mną, misiek. Postawimy sobie, o, tak, wardzika. No i możemy nawalać. Damy sobie buffa. Pyk. Oj, będzie ciężko z nim. Nie, nie będzie większych problemów. Raz, dwa, trzy. God damn. On nam go zakosił, nie? Czujcie? Tam jest Janus, więc ja uciekam. Nie mam ani many. Nie mam many. A. Nie miałem many ani Fist of God, więc nie byłem w stanie zesmajtować tego w żaden racjonalny sposób. Trochę zjebałem, bo mogłem go zaatakować w pierwszej kolejności. On by uciekł albo po prostu padł. I tyle. Dobra, trzeba pamiętać o tym. Idziemy pomóc Ozyrysowi. Trzeba im zostawiać teraz jak najwięcej killi. Ile się da, ile się da. Zeus, Nuva. Oni wszyscy potrzebują killi. Dostałem ostrego Silence'a. God damn, mam skok. Nie. Nie da rady. Szkoda, że ten Ozyrys nie zareagował z tą Nuvą. Mogli bez problemu jeszcze zabić go. A tak padną niestety, feedując trochę tego Fenrira. To będzie złe. Pyk. Trzeba się zastanowić, co by tu budować. A jednak będzie stakował. Będzie stakował. Pewnie już ma wystakowane. Nie, 4 asysty, 2 kile maksymalnie. Do 10 stakuje się ten item, dając 20 resistów, magic resistów i 20 armoru. Ot, taka zagadka śmieszna. Trzeba by się zastanowić, jakby ich tutaj pocisnąć. Zastanawiam się, czy oni robią te kampy, nie? O, nasze. Za dużo tych Siege Minionów wylatuje tutaj. Ja spróbuję ręcznie je rozwalić, żeby dostać właśnie tikety. Ozyrys chyba nie ogarnia tego. Trzeba sobie poradzić. No, chyba kpisz sobie ze mnie, kolego. Naprawdę. Ajajajajaj. Chciałem skoczyć jeszcze w miejscu i bym się wyhealował, zabił dwóch jeszcze na dodatek, nie? Z tego co wiem, tam był Janus, więc pewnie wyhealowałby mnie na maksa. No dobra, mój błąd. Poczekamy na Deadbringera. No i będzie trzeba jakieś resisty. Fajnie, Nuva pushuje. Nuva w późniejszej okresie gry da nam na pewno zwycięstwo. Ma takie ulti jak Karthus, tylko zadaje je częściej i
No, damage jest porównywalny do Karthusa, do ulti Karthusa, nie? Bardzo, bardzo fajne, przyjemne ulti, sprawdza się na właściwie wszystkich trybach gry. On zawsze jakoś dobitka, nie? Im więcej jest oponentów... Dobra, dobra, ja już tutaj sobie pójdę. Ze spokojem ja sobie to odbiję. Oni nie mają zbytnio szans. Już mają zaatakowanego Tytana. Także wydaje się z góry przesądzona rozgrywka. O, on bije, on bije, on bije, on bije. Nie mam nic, żadnego stuna. Fuck. To było złe. Napieprzał mnie chyba Siege Minion, ale nie wiem dlaczego skupił się na mnie. On się nie skupia właśnie na bohaterach, jeśli są atakowani wokoło, tylko wieża tak reaguje. Siege Minion niekoniecznie. Ozyrys bez problemu powinien zrobić sobie go. Co ten Ozyrys ma? Ło, ten Ozyrys już jest troszeczkę nafidowany, ładnie. No także spoko, ja mam najwięcej deadów. Powinienem coś z tym zrobić generalnie, ale staram się pozostawić jakąkolwiek presję na nich. O, niestety giniesz za 2 sekundy. Boom. Dobra, mamy Deadbringera, jest spoko. I teraz coś defensywnego. Jakiś physical protect bądź cokolwiek. Uuu, ale się wjebałem. Dobra, wyczekałem go. Nuwa, 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 za tobą, za tobą. Naprawdę. Ty ciota. No dobra, że go użyję, gdyby mnie tutaj dopadł. A może i nie użyję. No Jezu, co za ceceki, nie? Przecież chore. Ale dobra, udało się. No chodź, majster, chodź. Jak wylecisz, to tędy. Jak wylecisz, to zginiesz. Dobra, trzeba Posejdona zrejpić następnym razem, żeby się wyhealować ładnie. Posejdona, Posejdona. Nie mam ulta, nie mam żadnego stuna. Mam jedynie moje E, więc trzeba byłoby ostrożnie w miarę. Nie zerwać od Posejdona. I nie zerwać od Janusa przede wszystkim. Zrobię im w tym czasie buffy. Oni muszą defować, zresztą chyba zaraz padną, bo nie są w stanie tego zrobić. Od razu pójdę zabić Posejdona. Tutaj nie ma Feniksa, także powinno pójść mi całkiem prawidłnie z rape'em jego. A zresztą nawet właściwie po prostu sobie dobiję go. Powinienem zdążyć. No nie zdążyłem, ale to jest tylko kwestia czasu, tak mi się wydaje. Strasznie coś się szybko zregenerował ten Tytan. Nie mam żadnego pojęcia, tak mi się wydawało na tej minimapce, że odzwierciedla 2-3 hity dosłownie ode mnie, ale jednak nie. Także budujemy sobie defensywne, Shifter Shield zwiększa o 50% naszego health'a. Dodaje 20%. Znaczy to jest tak, jeśli mamy powyżej 50% dostajemy physical power, a jeśli mamy poniżej, to dostajemy 20 protekcji. Także bardzo stosowny item i zależny od tego, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Wiecie co? Zakupię sobie Blinka, bo się przyda do ucieczki, do ataku, na razie przynajmniej. Później zamienię go w combat Blinka. Ot i tyle. Posejdon musi być zgładzony, to jest fakt. Szybko, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ładnie już ten damage sadzimy, więc jest ok. Raz, dwa, trzy. Ile tych sekund trzeba czekać? Dobra, tego czaka. Tego czaka, czy co tam jest? Tam jest Janus. Teraz spróbujemy go w ten sposób. God damn, przedostał się. On jest tankowny. Nie wiem jak on się składa, ale trochę na kupę, bo nie zadał mi prawie nic obrażeń.
A, stakuje, tak? Stakuje plus mana, jakieś takie... No, nie polecam takiego buildu. Lepszy jest na cooldown reduction, penetrację. Cooldown reduction, penetrację. Ten Fenrir ładnie łapie. Strasznie ładnie łapie. Ale ja też go złapię. Jak go złapię, to nie będzie miał zbyt dużo do powiedzenia. O, dzień dobry. Chyba, że on mnie złapie pierwszy. Co oni tacy tankowni są? Musiałem stamtąd uciec, to smutne jest, ale dobra. Tak, 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 tak. Znaczy w tej fazie te Siege miniony już niewiele robią, ale trochę puszują, więc jest spoko. Chodźcie, chodźcie, bo ja tego nie przeżyję. No, ktoś coś. Ktoś coś. Ja nie mam szans tutaj z nim za bardzo. No jak? No dobra, robimy buffę dalej. No debile, nie idzie się z nimi dogadać. Mówię, że nie mogę, bo mam 300 HP. Nie, attack the Titan. Super. Tepnął się. A, dobra, rozwalony. Chciałem jeszcze go dowalić, miałem akurat Blinka. No, Blink, dwa hity i po nim. Także całkiem spoko. Fajnie budował, czy dobrze, że wziął pod uwagę właśnie damage, jaki zadaje Kali i wszyscy złożyli Armor Penetration. Powinienem składać drugi item na penetrację ewentualnie. Ot, tyle właściwie. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym poradniku dla noobów. Ja się już z wami żegnam i do zobaczenia. Trzymajcie się, pa, pa.